czy on lub ona napisze, czyli czy twoja osoba ukochana napisze? Moi kochani, zobaczmy dzisiaj w kartach Lenormanda i Tarota tradycyjnie, co pokażą karty. Mam dla was, kochani, dwie grupy. Pierwsza grupa to karty Lenormanda i Muszelka, którą przywiozłam z urlopu. Oraz druga grupa to tarot i kamień, który przywiozłam też z urlopu, z plaży. Więc wybierzcie sobie muszelkę lub kamień lub talię Lenormanda lub Tarota, to co wolicie. Ja oczywiście Was witam, proszę o nowe subskrypcje, o komentarze. Napiszcie mi koniecznie, którą grupę wybraliście i czy rezonuje ta grupa z Wami. Oczywiście proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę i napiszcie mi e-maila, jeśli pragniecie u mnie zamówić wróżbę indywidualną. Ja Wam odpowiem, jakie są wolne terminy, jakie są warunki, by nabyć taką wróżbę, oczywiście, kochani. Więc zaczynamy. Grupa pierwsza, czyli karty Lenormanda i Muszelka. Czy twoja osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Na nowym początku, na nowej jakiejś waszej być może próbie pogodzenia się jest jeszcze dużo niejasności, dużo problemów, ale tak, napiszę. Mamy słońce, pomimo tych problemów, które się powinny wyjaśnić, tak, bo mamy jeszcze tutaj niejasności. Mamy słońce, czyli odpowiedź jest tak, i mamy nowy rozdział, czyli otwarcie się tutaj. Widzicie na nowo, nowa szansa, nowa próba, otwarcie się nowego rozdziału, no i wyjaśnienie wszystkich jakichś niejasnych, nieklarownych spraw, tak? Nowy początek. Także tak, ta osoba napisze. Dziękuję grupie pierwszej i zobaczmy, kochani, co pokażą karty Tarota. Grupa druga. I kamień z plaży, z morza. Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? As kielichów, dziewięć kielichów, król pentakli i rycerz mieczy. Tak, napiszę. Wiadomość przyjdzie, będzie tutaj walczył o tą relację, o nową jakąś być może szansę. No i mamy as przede wszystkim kielichów, tak? Czyli jak widzicie, kochani, nowa szansa na miłość, poczucie nowych, jakichś miłosnych energii, tak? Uczuć. Także As Kielichów mówi o nowej szansie, oczywiście. No i brakuje tutaj tej osobie ukochanej, waszych emocji, brakuje czegoś, tak? Mamy dziewięć kielichów oraz mamy króla pentakli, czyli chce ta osoba coś tutaj trwałego i stabilnego zbudować i będzie ta osoba pisać i walczyć. Także też odpowiedź tak, kochani. W dwóch grupach odpowiedź tak. Osoba ukochana napisze do Was.
Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie mi, którą grupę wybraliście. I życzę Wam oczywiście, jeśli tego pragniecie, żeby osoba Wasza ukochana jak najszybciej napisała jakąś wiadomość. Do usłyszenia już wkrótce.